Witam serdecznie wszystkich idlechowiczów. Jak tam życie, ludzie? Jak tam życie? Dzisiaj co? Dzisiaj na szybko eventiki plus odpalenie od razu na sam start. Artefakt, orange artefakt, exclusive fragment. Dostaliśmy co? Staffa, który zwiększa damage na priestów, dodatkowy atak daje. No, trochę tak, tak. Illa Fortress, skill damage. No, ciekawy, ciekawy artefakt. Wszystkie... O, jeszcze to odpalimy. O, taka elit postać. Właśnie to jest to. Wszystkie te orange ekskluzywne artefakty darmowe to są jednak głównie typowe na jakiś typ przeciwnika. Więc na przykład na Sealan to może mieć fajne znaczenie, ale tych artefaktów jest tak dużo, że naprawdę ciężko, żebyście trafili to, co chcecie. Czemu o tym mówię? Ponieważ to jest w dzisiejszym Mysterious Chestie. Jako ostatni chest mamy za 6000 Orange Artefact Exclusive Fragment i 30 Guild Coinów. Jest to więcej Guild Coinów niż zawsze. Jest to artefakt, który właśnie widzicie. Można go wylosować na początek gry. Na pewno fajnie, jakbyście mieli taki mocny na kogokolwiek artefakt. Czym dalej w grze, to już tak mniej to ma znaczenie. Jest to po prostu jakiś artefakt do listy, które sobie będą leżeć i leżeć, aż może trafi się kiedyś, że o, tutaj mogę go użyć, tu się może przydać, a tak to będzie bezużyteczny. Więc tak naprawdę w tym momencie, no, guild coiny też są bardzo fajne, bo no, można grać 3 lata, tak jak ja, na głównym koncie, czy 2 lata, 2 chyba. I nadal nie mam całego guild techa zrobionego, nawet mi bardzo daleko do tego, więc te guild coiny zawsze się przydają. Ale jeżeli macie poniżej 20 tysięcy, to raczej odradzam to kupować, chyba że jesteście naprawdę początkującym, to wtedy wam to dużo da. Ja na tym koncie miałem 20 tysięcy gemów, kupiłem i troszeczkę żałuję, na drugim mam ponad 20 tysięcy gemów, nie kupuję, bo wydaje mi się, że nie ma po co. Więc mamy ostatni chest. Fajny, bo fajny, ale nie jest to taki, żeby trzeba kupić. Przedostatni, nie polecam, 4000 gemów za elit postać takiego Aidana, to raczej lipa totalna, nie ma co nawet próbować tego zdobywać. Chyba że naprawdę macie VIP-a jakiegoś wysokiego i gemów macie sporo, to możecie próbować. Następnie chest za 2500, jest to 5 skinów i materiały Chaos Stone, które są fajne, bo dadzą wam ulepszenie peta, a to jest, no, mega ważny jest pet na początku gry, trzeba go jak najszybciej na nim się skupić, bo to bardzo podniesie. Ja już to mam wszystko na maksa, czyli te matcy mi nie są potrzebne, aczkolwiek skiny zawsze są i będą potrzebne. O, nawet mam dwie takie skrzynki i możemy sobie zobaczyć, co wyskoczy, bo skiny, wiecie, są o tyle fajne, bo możecie je zmienić. To losuje zwykłe skiny, tak? No to nawet jeżeli macie te zwykłe, słabe skiny, to możecie zrobić skin Fusion. Sobie sfuzjonować na jakiś nowy, elitarny już, epicki znaczy się. A potem możecie, nawet jeżeli macie, już wylosujecie epicki, który wam bardzo pasuje, to możecie zawsze zrobić go na legendarny. Przykładowo tu gościa mam już skin na nim i mogę zrobić na legendarny, używając tych skinów, które summonowałem, więc to jest fajne, fajne i myślę, że te skiny za 2500 warto kupić. Myślę, że po prostu warto. Czy to jest bardzo dobre? Niekoniecznie. To nie jest takie, że to jest najlepszy deal świata. Po prostu myślę, że skiny tak wolno się łapie, że warto. Warto zaryzykować, kupić, jeżeli mamy gemy. Jak nie mamy za dużo, to nie ma co próbować. Drugi chest za 1500. Też trochę mniej ważne, ale nadal jedzonko do peta i 4 orby. Coś mi się wydaje, że to ostatnio była chyba za 1200 to było, czy może nie. Tak czy tak, 375, wychodzi 375 gemów za jeden propertor. Jest to najtańsza gra w grze nadal. Wcześniej chyba było 300 za jeden. Coś tu zmienili, chyba było za 1200, ale nadal się opłaca. Pierwszy również nadal się opłaca. Najważniejszy to myślę, że jest ten drugi. Chociaż teraz jak 375, to nie jest też aż tak wow, to nie jest aż tak wow. Więc to wszystkie te są takie mocno średnie, można kupić tak jak ja kupiłem, ale nie trzeba, nic się nie stanie. Mamy też Idler Sweet House, czyli dwa artefakty, za które trzeba zapłacić. No fajne są, nie powiem, ale nie wiem, czy ktoś aż tak płaci na grę. Znaczy też można wymienić, co jest grane? A tu się wymienia teraz. Można wymienić te nasze kryształki na to, więc powoli, niedługo będzie można wybierać sobie jakiś artefakt.
Ale szczerze mówiąc, atak HP stun i miód jest spoko, ale dużo postaci mają jakieś dodatkowe stuny niż rzeczy niż stun, a to jest raczej tylko PvP, bo na PvE macie coś lepszego niż atak HP, no tak mi się wydaje. Ten Magic Bell no już troszeczkę lepszy jest, bo daje speed, attack, block, czyli speed jest no mega ważny na PvP. Atak no zawsze jest dobry. Block też jest jakimś dodatkiem, czyli no ten speed wydaje, nie wiem czy to jest największy z artefaktów. Jeżeli to jest tyle samo co w innych największych, no to spoko, ale to jest tylko PvP. Jeżeli jesteście, macie takie drużyny, że jesteście no, w stanie być wysoko na PvP, no to pewnie wiecie, że coś takiego jest dobre czy niedobre. Ale ogólnie dla większości graczy bym tego nie polecał. Znaczy jak macie możliwości, to możecie i kupić, ale ogólnie raczej nie będziecie mieli możliwości kupić i raczej nie polecam. Aspen, mega fajna, dobra postać. Za 3000 normalnie raczej tyle nie zbierzemy. Ale jest to dobra z dark postaci. W ogóle dark postacie są dobre, ja go buduję na jednym i na drugim koncie, ale robię to bardzo wolno. Niedawno dostał jeszcze buffa, więc jest jeszcze lepszy niż był. Oberon, super postać ze względu na stuny na PvP. I głównie ze względu na to, jeszcze na Sealant można go użyć. I co? No i spoko jest, tak? Nie jest to jakieś wow. Ja go osobiście nie buduję, ale na PvP ze względu na TCC jest spoko postacią. King Barton, no jest lipny. Skin do Kamata, który miał zapowiedziany rework chyba w grudniu tamtego roku. Nie wiem kiedy, nie mam pojęcia, czy może w lato. Ale kupę czasu. To był jeden z pierwszych reworków zapowiedziany i go nadal nie mamy, więc się nigdy nie doczekamy. Ale ogólnie z tego wszystkiego polecam kupować. Proper torby są one najlepsze według mnie, uniwersalne i fajne. Chyba, że macie szansę na Aspena, to może i Aspen, ale ogólnie proper torby. I tyle z tych eventów. Coś jeszcze się zmieniło, czego nie mówiłem? Nie wiem, szczerze mówiąc. W opcjach, w settingsach można ustawić właśnie damage postaci, jaki by się pokazywał. Wiecie, czy w milionach, czy w takich dużych liczbach. On tu się ładuje. To za czasów. O. I się naładowało. Tutaj mogę wam pokazać przy okazji, że już wszystkie evenciki zrobione. No prawie wszystkie, tego nie zrobiłem. Ostatnio próbowałem wydawać gemy na ten Brave Trial. Udało mi się w night poziomie przejść do chyba 9. Zużyłem z 800 gemów i stwierdziłem, że to jest naprawdę nie worth it. To jest tak masakryczne. No, tego się nie da przejść. Brave Trial jest tak głupi. To jest tak beznadziejnie zrobione pod względem tego, że... Znaczy, to jest fajne. Pierwszy poziom jest fajny, ale Night poziom jest beznadziejny, bo tam co chwilę na 3, 6, 9, 12, 15 poziomie są tacy przeciwnicy, że tego się nie da przejść. I to już jest od, kurczę, o... poruszany temat od dawna, dawna. Nic z tym nie robią. Też nie mogą zrobić tego za łatwego. To ja się zgodzę z tym, żeby nie było, że wszyscy to będą przechodzić, ale jednak jeżeli stosunkowo mam konto dobre, wybieram same najlepsze postacie, żeby je budować, to powinienem chociaż mieć szansę na coś przechodzenia takiego. No bo to jednak jest... To jest w oparciu na nasze postacie budowane teoretycznie. Czyli jeżeli ja mądrze buduję moje postacie, to teoretycznie powinienem wysoko pochodzić, ale no jest jak jest. Tutaj już nie daję rady, już nie mam za bardzo co się męczyć, bo wydałbym mnóstwo tych przedmiotów, a mi po prostu postacie padają. Mógłbym im tam dać jakieś redukcje obrażeń, ale szczerze mówiąc nie lubię się bawić w zmianę artefaktów. Zobaczymy jeszcze, czy mam coś, czym mógł wam pokazać na drugim koncie. Kurczę, bo nagrałem dwa filmiki chyba wcześniej, czy jeden. I one będą później, to nie będzie, no nie będzie jedno po drugim rzucone i będzie teraz trochę spoiler. Ale może wam nie pokażę spoilera. No właśnie, no i co? A, tam chyba nie odebrałem. Głównie te itemki, które tam były, to odbieram tutaj w kampanii. Tutaj czesty, zobaczcie, ja tutaj kupiłem tylko takie i raczej przy tym zostanę. Naprawdę trochę żałuję, że tam kupiłem to ostatnie, bo te artefakty, no jak się gra troszeczkę dłużej, no to są mocno losowe i bardzo rzadko używane. No, o tu już sobie wykupiłem. Chyba tyle.
To wam na razie nie chcę pokazywać. Nie. Także zapraszam do obejrzenia, do subskrypcji, ponieważ jeszcze jeden ciekawy filmik się szykuje. Już był Penny E5 i E3, więc to był fajny filmik. Mi się wydaje, że to był fajny filmik. Ja się bardzo cieszyłem, jak go nagrywałem, bo no, progres był progres, tak? A tymczasem... Tymczasem nie ma progresu. Jedna z najlepszych postaci. Jeszcze jej nie używałem, nigdzie nie widziałem, ale ogólnie gościuwa robi taki damage, że to jest wow. Ja nie wiem, jakim cudem ona w ogóle... Jak ona wychodziła, to był moment, że ja robiłem sobie 2 tygodnie przerwy od gry, czy tam tydzień, chyba 2. I ja nie wiem, czytałem jej skille i ja tam nie widzę nic zaskakującego, wow. Ale ona potrafi robić damage na PvP i na PvE, jeden z największych z tych wszystkich postaci. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Może jak ją kiedyś wylosuję, to coś się stanie. A teraz jeszcze jest kilka wylosowań. No nie chce nam skoczyć. No nie chce nam ona skoczyć, ani chociaż jakiś artefakt. O, blisko było. O, za daleko. Jeszcze 2 i tym akcentem zakończymy. 1. I ostatni. 3, 4. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Życzę miłego dnia. I dajcie znać, jeżeli wiecie, co byście chcieli w Little Heroes w ogóle zobaczyć, bo dawno nie było takich komentarzy, co byście chcieli zobaczyć. Ogólnie cieszę się na wszystkie komentarze. Zrobiłem właśnie troszeczkę więcej tych Super Wizzing Fountain scrolli niż myślałem. No, cieszę się za każdy komentarz, za każde wsparcie, szczególnie z Patrona. Dzięki. Wielkie dzięki. A tymczasem to tyle. Dziękuję i życzę miłego dnia.